Znowu kolejny piękny dzionek. Słonecznie, no i zimno. Dzisiaj postanowiłem sobie wyjść. Dzisiaj jest niedziela, więc pomysł jest taki, żeby miałem iść biegać, ale nie idę biegać, idę się przejść. Przy okazji nagram odcinek. Ogólnie bardzo ładna pogoda. Jest 6 stopni, właśnie przed chwilą sprawdziłem na telefonie. Tak więc tak dosyć chłodno, ale słonecznie, więc naprawdę bardzo przyjemnie i szkoda byłoby mi siedzieć w domu. Później dziś ruszamy na miasto, ale póki co wyjdę sobie, zrobię sobie troszeczkę kroków, bo jednak w takie dni, kiedy jak niedziela na przykład, kiedy nie robię nic przy pasiece, po prostu jestem bez ruchu cały dzień. Czasami jest tak, że cały dzień zrobię, nie wiem, tam 1000 kroków, a mój cel to zrobić chociaż te 10 tysięcy dziennie. Nie zawsze się to udaje. Ostatnimi czasy coraz rzadziej. W pracy dość często jeżdżę na maszynach, więc te kroki po prostu mi uciekają. I zobaczcie, jak jest pięknie. A co dzisiaj robimy? Idziemy przejść się do wioski, w której teoretycznie mieszkamy. Teoretycznie, bo jednak mieszkamy na jej obrzeżach. No, co powoduje, że nie do końca mieszkamy w tej wiosce. Pierwsze zabudowania są już tutaj, przy tych drzewach. Ale my idziemy jakby na drugą stronę, czyli gdzieś tam. No i przejdziemy się po prostu. Pokażę Wam co nieco. Kiedyś był już robiony taki odcinek na moim kanale. A mianowicie tytuł to był chyba typowa polska, typowa angielska wieś. No i tak mniej więcej pokazałem, co w takich wsiach się mieści, że w każdej wsi jest jakiś tam pub, i często kilka, kościół, jakiś sklepik. No i wiadomo, stare, nowe zabudowania, jakieś nowe budowane się osiedla. Od ostatniego odcinka sporo się zmieniło. Budowane jest kolejne osiedle. Znaczy wtedy już był początek budowy, ale teraz już te domy faktycznie stoją. Więc postanowiłem, że będzie to dobra okazja, żeby troszeczkę update'ować ten film i powiedzieć troszeczkę o różnicach między wsiami w Polsce i w Anglii i o różnicach między miastami w Polsce i w Anglii, bo to dość ciekawy temat. Przynajmniej to jest moje spostrzeżenie. Wy mi później dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie. Ja o tym wszystkim za chwilę opowiem. Ja się troszeczkę przejdę i za chwilę jestem znowu z Wami. Tak, żebyście jeszcze wiedzieli, gdzie jesteśmy. Sprawa wygląda tak, że my mieszkamy tutaj, ten biały tam domek. Wieś jest tutaj. My wychodzimy do głównej drogi, czyli od mojego domku idziemy sobie tutaj drogą. Wychodzimy do głównej drogi. Idziemy w tą stronę, tam będziemy pokazywać jakieś takie budynki, które po prostu są też na obrzeżach po prostu wioski. Idziemy dookoła i wracamy tą stroną. I tutaj też są budynki. Przed nami jakieś prawdopodobnie ponad 5 km, bo mam jeszcze zamiar gdzieś zboczyć. No więc myślę, że spokojnie 5 km chodu. Powiem Wam, że jest pięknie. Życzę sobie i innym, żeby mogli kiedyś w życiu nie chodzić do pracy i każdego ranka mogli sobie pójść na taki spacer przy takiej pięknej pogodzie. Moje marzenie i pewnie wielu ludzi. Tutaj za tym żywopłotem nie za bardzo to widać, ale ogólnie jest taka fajna działka, która była jakiś czas temu na sprzedaż. Tutaj jest ogrodzona i teraz z tej strony nie widać, ale fajna działka, która jakiś czas temu była na sprzedaż i ja się naprawdę bardzo mocno napaliłem. Bo zobaczyłem właśnie tabliczkę na sprzedaż. Wszedłem gdzieś tam na internet, żeby zobaczyć, ile to kosztuje. No i okazało się, że kosztuje jak taki droższy dom. Okazało się, że działka jest o wiele większa niż ja myślałem. No i tam stoją jeszcze jakieś stajnie dla koni i tak dalej. Jakiś wybieg dla koni, więc to wszystko jakby po prostu podbiło cenę działki. No i to było, no już nie pamiętam teraz, ale to było naprawdę dużo pieniędzy. Więc kompletnie odpuszczona sprawa. Myślałem, że będzie około 30, 40, może 50 tysięcy funtów. Wtedy naprawdę bym się zbierał, żeby coś takiego kupić. Bo fajny kawałek ziemi na moje pasieki. Idealny, moim zdaniem. Ale kto wie, jeszcze może kiedyś coś znajdę. Nie jest to coś łatwego. Naprawdę szukam dosyć sporo. Mi nie jest potrzebna jakaś działka rolna. Nie jest mi potrzebne coś, co jest naprawdę jakieś, wiecie, super. Mi jest po prostu potrzebny kawałek działki, który może być zakrzaczony z najgorszą klasą ziemi. Kompletnie nie ma to znaczenia. Tam mają stać po prostu tylko ule. Ale i mimo to nie jest to łatwe. Znalazłem jakieś działki, ale one były też dość daleko od nas usytuowane, więc odpuściłem sobie. Na razie po prostu polegam na
działkach, na których po prostu ludzie pozwolili mi postawić ulej. Możliwe, że tak będzie do końca, bo to też super deal. Nie trzeba płacić, a działka jest. I tutaj dochodzimy do pierwszych domów, które są po prostu na obrzeżach wioski. Troszeczkę tak jak mój domek. W sensie troszeczkę na obrzeżach. Tutaj są jakieś domki do wynajęcia w ogóle. Przed nami też tam jest taki fajny domek. Z tym takim murem pruskim to się chyba nazywa. On jest na sprzedaż, ale oczywiście cena zabija. Naprawdę bardzo, bardzo drogo. No ale domek wolnostojący, dosyć duży. Duży podjazd, duży ogródek, duży sad. Więc takie coś musi kosztować swoje pieniądze. Widać w oddali tą żółtą tabliczkę, że jest na sprzedaż. I ogólnie tych domków tutaj jest całkiem sporo. Wszystkie no w cenach takich, wiecie, od 300 przeważnie, to średnia taka cena takich domków to jest po 500-600 tysięcy funtów. I wiem, że dla tych, którzy mieszkają w Londynie, to wręcz tanieżka, no ale nie dla mnie. Zdolność kredytowa na taki domek to jakiś kosmos. Rata miesięczna, którą musielibyście płacić, pewnie cała wypłata twoja i twojej drugiej połówki mogłaby nie wystarczyć. Tak więc no, sporo. Tutaj mamy trochę taką nie za bardzo drogę. Często jest zalana, dość dziurawa i obłocona. Tutaj na lewo też fajna faremka. Wyjazd taki długi. No fajnie, te domy naprawdę są bardzo drogie. Co jest pierwszym przeciwieństwem do tego, co mamy w Polsce. Bo domy na wsiach jednak kosztują zwykle dość mało. Dużo kosztują na przykład mieszkania w jakichś tam małych, większych i dużych miastach. I to jest taka odwrotność, moim zdaniem, właśnie w mieście tutaj, przynajmniej u nas. Bo nie porównujemy tutaj Londynu ani takich, wiecie, metropolii już wielkich, ale właśnie ceny, na przykład jak mamy tutaj tą moją wioskę, to cena domku jest kilkukrotnością mieszkania gdzieś, na przykład w Crewe albo Nantwich. No, wiadomo, dom na wsi jest o wiele większy, ma jakiś tam teren, ale to są naprawdę duże, duże przebitki. Po prostu w takich domach tutaj mieszkają bogaci ludzie. To też nam się dosyć mocno podoba, bo jednym z takich plusów na przykład jest to, że Wiktor, chodząc tutaj do szkoły, chodzi jednak z takimi, no teoretycznie przynajmniej, poukładanymi dziećmi do klasy. No bo to są, wiecie, ludzie z takich bogatych rodzin, no często poukładanych, no nie zawsze, no ale często jednak poukładanych. Co jest naprawdę plusem, bo czasami gdzieś w dużych miastach można trafić na taki troszeczkę spęd i jest tych problemów w szkole zdecydowanie więcej. To dziecko zadaje się z jakimiś dziwnymi ludźmi, no i później sam tak jest. Tutaj kolejny domek, taki troszeczkę zaniedbany, ale też piękny. Piękny wjazd do tego domku, super to wygląda. Cecha wspólna tych wszystkich wiosek to często właśnie otaczające je farmy. I tutaj akurat patrzymy się na farmę, olbrzymią farmę krów. No i właśnie tutaj rolnictwo jest dość dobrze rozwinięte, moim zdaniem przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Są takie obszary, gdzie jest lepiej rozwinięte i gorzej, ale takich farm poprzylepianych do wiosek jest naprawdę bardzo dużo. One są wystarczająco daleko, przeważnie od zabudowań, więc nie przeszkadzają, ale czasami zdarza się tak, że jednak gdzieś tam ta wioska się rozbudowuje w stronę farmy, no i później są jakieś niesnaski. Tam w oddali widać, widzicie, dach od naszej farmy, od kurników, no i tam jest nasz domek. Mogliśmy przejść przez to pole na skróty, ale wybraliśmy taką drogę. Tu chodzi właśnie o zrobienie kroków, a nie robienie skrótów. I to, co w Polsce już dawno wymarło, czyli właśnie takie mniejsze farmy, gdzieś gospodarstwa rolne z krowami, praktycznie krów nie widać. Tak tutaj to dalej się utrzymuje. I tak jak w Polsce było bardzo dużo szkół, ja do takiej chodziłem, było bardzo dużo szkół, przedszkoli takich usytuowanych właśnie w małych miejscowościach, naprawdę małych, bardzo małych miejscowościach. Tak już ładnych parę lat temu one całkowicie znikły, a tutaj dalej są. Najmniejsze zadupie, a przedszkole bez problemu możecie znaleźć. Możecie znaleźć lekarza rodzinnego, więc wszystko jest na miejscu i to jest bardzo dobre. Prawdopodobnie też te domy dlatego są takie droższe, no bo jednak ta infrastruktura jest taka jak w mieście. Plus, że macie jeszcze nawet mniejsze zatłoczenie.
Czyli coś, co w Polsce upadło i się nie sprawdziło, tutaj naprawdę śmiga i podnosi jeszcze atrakcyjność takich miejsc. Przecież kiedyś w Polsce naprawdę w większości takich małych wiosaczek była jakaś szkoła, było po kilka sklepów. W wiosce sam, w której ja mieszkałem wcześniej w Polsce, było chyba w piku trzy lub cztery sklepy. Dziś jeden sklep ma naprawdę wielki problem, żeby się utrzymać. Tutaj ta faremka z bliska. Czasami widać krowy na pastwisku. Droga nie jakaś mocno ruchliwa, ale co jakiś czas samochód przejedzie. Robi się już ciepło, niepotrzebnie wziąłem na skórę. Wziąłem sobie w ogóle koszulę taką z pracy. Pod spodem myślałem, że jest naprawdę zimno. No jest zimno, ale jak się idzie, to jeszcze na tym słońcu robi się naprawdę ciepło. Liście już spadają. W Anglii oczywiście troszeczkę później niż w Polsce. Ta zima zaczyna się delikatnie później, więc te oznaki jesieni też są troszeczkę odsunięte w czasie. Tutaj dalej patrzymy się na tą farmę, tylko z drugiej strony i tutaj właśnie jest dom, widać farmera, a tutaj jest cała farma, czyli tak jak kiedyś było, podobnie jak kiedyś było właśnie w Polsce. Przeważnie w Polsce właśnie wyglądało to tak, że było sobie dom, często w ogóle obory były dołączone do tego domu. Przed domem gnojownik i nikomu nie przeszkadzało. I takie mikro gospodarstwa sobie świetnie funkcjonowały, aż do momentu, kiedy no tak naprawdę Unia już to rozwaliła do końca. Unia spowodowała, że albo musisz być duży, albo nie macie wcale. Musisz wszystko rejestrować, wszystko szczepić. No i ci po prostu mali gospodarze musieli zniknąć. Teraz jeżeli chcesz sobie wyhodować gdzieś tam nielegalnie świnie w chlewie, no to oczywiście możesz, ale będzie to już chyba nielegalnie. No i w końcu dochodzimy po jakimś takich 2 kilometrach, myślę. Dochodzimy do pierwszych zabudowań. Zaczynają się one dokładnie tutaj. I tutaj po mojej lewej stronie mamy nowe osiedle. Od dali to troszeczkę lepiej widać. O tutaj. Wybudowane dość nowe osiedle. To nie jest jakieś super nowe osiedle. Po prawej mamy takie troszeczkę starsze domki, ale nie też tak stare, żeby były one jakieś zabytkowe. No i teraz tutaj was zostawię z tym, jak to pięknie wygląda. Bramy, podjazdy. Anglicy na takich wioskach naprawdę dbają o ogródki i te ogródki często są pięknie zagospodarowane. Tak jak tutaj widzicie, takie gęstwiny wręcz. Przeważnie zajmują się tym ogrodnicy, ale też czasami sami Anglicy coś tam robią. Ale bardzo często właśnie jadąc widzę po prostu firmę, która jeździ zaparkowana na poboczu i zajmuje się. I tutaj mamy nowe osiedle po lewej stronie. I te wioski po prostu się rozrastają z czasem. Tutaj żywopłot, nie wiem jak to się nazywa, jakiś laurowiec chyba. Ktoś mi kiedyś pisał. Tak więc piękna roślina i bardzo często używana właśnie do żywopłotów w Wielkiej Brytanii, które są tutaj wszechobecne. Jak wiecie, Anglia słynie z tych żywopłotów. Pięknych trawników. No i też pięknych ogrodów, moim zdaniem. Gdzieś na internecie znalazłem, że w 2011 roku populacja tej wsi to było 1100 mieszkańców. No i oczywiście pewnie się to już do tego czasu zmieniło, bo podejrzewam, że to osiedle właśnie, które tam widzieliśmy w oddali, powstało już po tym roku, chociaż tej pewności oczywiście nie mam, ale jest to bardzo możliwe, co oczywiście powoduje, że do tych mieszkańców może być naprawdę znacznie, znacznie więcej, to nawet może być podwojona populacja. Zobaczcie, jak tutaj pięknie, piękne domki i naprzeciwko nas już widzimy kościół. I dochodzimy teraz do głównej drogi. No i tutaj przejdziemy sobie najpierw w lewo, żeby pokazać wam piękny pub, który jest już niedaleko. Piękny kanał też, gdzie płynie woda, są łódki. A później pójdziemy w tą stronę, właśnie w stronę już domu. Ten piękny biały dom to już jest raczej takie starsze zabudowanie, chociaż tak zrobione na nowocześnie. Ale podoba mi się on, bo on jest położony, zobaczcie, w pięknym miejscu. Mamy dom, a w oddali mamy piękny kościół. Dobra, przechodzimy sobie na drugą stronę drogi. Pięknie to wygląda. I tutaj mamy, po lewej stronie mamy raczej tą starą, nową część wsi, a po prawej stare zabudowania klimatyczne, takie wejścia na posesję. Też takie starsze drzewostany, już drzewa, które widać, że rosną naprawdę od wielu lat. No i to powoduje, że klimat jest piękny. A tutaj po prawej stronie mamy coś jakby odnowionego.
to wygląda jak nowe osiedle, ale może takim nie być, ale może też takim być, chociaż nie, to jest nowe osiedle. Bo gdzieś też widziałem tutaj po prostu coś tak na styl mojego szefa, czyli coś, co wcześniej było jakimiś pomieszczeniami gospodarczymi, jest po prostu przerabiane na domy mieszkalne. Ale tutaj akurat nie, to było nowe osiedle, po prostu kawałek działki gdzieś kupiony i zagospodarowane w świetny sposób. Tutaj mamy świetlicę wiejską. Tak wygląda świetlica wiejska w Wielkiej Brytanii często. To są często takie właśnie małe parterówki i co mi się podoba, to te świetlice nie wyglądają tak jak w Polsce, bo na przykład na moim terenie, gdzie my mieszkamy, te świetlice wiejskie, tutaj jest piękny dom, te świetlice wiejskie pomalowane na żółto, pomarańczowo, zielono, w ogóle to często te wszystkie kolory jeszcze razem i to wygląda, powiem Wam, no nie wygląda to jakoś tak stylowo. Nie wiem, czemu Polska idzie w tą stronę. Też te bloki malowane na takie kolorowe kolory. Ja bym to po prostu troszeczkę tak bardziej ujednolicił. Wiecie, to wszystko wygląda tak spójnie, ładnie, stylowo. I mi się wydaje właśnie, że często te domy w Wielkiej Brytanii wyglądają ładnie, spójnie, stylowo. Z tym, że na przykład jeżeli pojedziemy do dużych miast i zobaczymy gdzieś te stare, szeregowe domy, to faktycznie one nas wpędzają poniekąd w taką depresję, bo no nie wygląda to zbyt ładnie, ale już na wioskach, wioski to jest naprawdę duży przeskok. Między wioskami a miastami Wielkiej Brytanii jest naprawdę, jest totalnie, totalna różnica. Tutaj jest jakaś działka, też kto wie, może za jakiś czas będą stały domy. I tutaj na lewo mamy to całe osiedle. Tutaj jak skręcimy w tą stronę, nie będziemy tam szli, ale jest tam też siłownia taka na wolnym powietrzu. Taka trochę słabo zaopatrzona, ale no na pewno uatrakcyjnia to osiedle, bo jednak ludzie na to patrzą, już jakieś nawet domki na sprzedaż, nie, nawet sprzedany pisze, ale to właśnie takie małe, klimatyczne, też ładne osiedla. Ludzie ogólnie są tutaj przeciwko budowy takim osiedlom, często ci mieszkańcy już takiej wsi, no z tego powodu, że właśnie tak jak kiedyś już mówiłem, infrastruktura nie jest dostosowana do takiej liczby ludzi i tak jak mamy na przykład 1000 mieszkańców, wybudują takie osiedle, które jest całkiem pokaźne, ładnych parę hektarów. Tam wprowadzi się kolejne kilka tysięcy ludzi, no i nagle mamy w takiej małej wiosce korki do lekarza rodzinnego jest się ciężej dostać, do sklepu stoisz w większej kolejce, no ogólnie to z tym wiąże się naprawdę sporo różnych niedogodności. Tutaj zobaczcie, wszystkie puby, praktycznie wszystkie puby w Wielkiej Brytanii mają właśnie takie tabliczki i tutaj jest stary pub, który jest już zamknięty. Ja właśnie nie pamiętam, czy on nie był jeszcze otwarty w czasie, kiedy ja się tutaj przeprowadziłem. Ale fajnie, taki klimatyczny w środku, to no, po prostu chciałbym zobaczyć go w środku. No ale podejrzewam, że nie będzie mi dane. Tutaj mamy tabliczkę. No, piękne, no, stylowe. Ta tabliczka nawet to jest coś pięknego. Zobaczcie na te okna. Super, super i w bardzo dobrym stanie bym powiedział. Nie jest jeszcze nie jest zniszczony. Nie wiadomo jak długo i nie wiadomo jaki jest na niego plan, ale wygląda jeszcze naprawdę bardzo ładnie. Po prawej stronie też jakieś raczej nowe zabudowania. I po lewej stronie mamy pub, o którym mówiłem. Tutaj mamy po lewej piękny pubik. Dusty Miller się nazywa. Byliśmy w nim i tutaj właśnie też chcemy nagrać kiedyś odcinek z pubu. Wiem, że dużo ludzi o to pyta i na pewno coś takiego zrobimy. Oczywiście chcemy najpierw się zapytać o pozwolenie, żeby po prostu nie było jakichś niesnasek. Myślę, że nie będzie z tym problemu, jeżeli nie będziemy gdzieś tam chamsko nagrywać ludzi. Ale piękny, bardzo duży. Tutaj można wejść właśnie z psami. Na lewo jak się wchodzi, no to jest tak jakby taka strefa, gdzie można wejść z psem, a na prawo jest jakby, że po prostu ktoś jak bez psa wchodzi. Nie chce wśród tych psów siedzieć, to może sobie tam wejść. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Tutaj płynie sobie taki kanał i tutaj w Anglii to jest bardzo, ale to bardzo popularne. Też bym kiedyś marzył o tym, żeby nagrać odcinek właśnie z takiej łódki. Pobudowane są takie kanały. Te kanały w ogóle, nie wiem jak to działa, ale one są naprawdę świetnie zrobione, bo często kanał jest wyżej niż wszystko dookoła, a woda nigdzie nie wycieka. Linie brzegowe, to wszystko jest naprawdę, wiecie, zabetonowane, zrobione z jajem. Zobaczcie sobie. I ludzie w tych łódkach mieszkają, spędzają urlopy. To się ciągnie jeszcze tam daleko, w tamtą stronę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Taka przystań. Super. A tutaj gdzieś jest stary młyn.
To tutaj, to jest most zwodzony. Ja już go wam kiedyś pokazywałem też na jakimś odcinku, jak się akurat podnosił, jak jechaliśmy. Tutaj się naciska. O, tutaj jest też wioska nasza. Taka mapka. Ale właśnie tutaj jest przycisk, trzeba wsadzić jakiś kluczyk, nacisnąć i wtedy się szlaban zamyka, a mostek się po prostu podnosi do góry. Zapachy piękne z pubu dochodzą teraz. Pora śniadań. No i tutaj mamy ten most zwodzony, on się teraz nie będzie podnosił, bo nikogo tutaj nie ma. Ale zobaczcie, no jest naprawdę pięknie. I gdzieś tam jak się wjeżdża jest właśnie stary młyn, który oczywiście już nie działa. Tam gdzieś w tamtą stronę mamy Garden Center, czyli takie centrum ogrodnicze. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda wszystko. Mnóstwo domków, wszystko wygląda naprawdę pięknie. I w tamtą stronę oczywiście znowu te domy zaczynają żadnieć. Jest ich coraz mniej, a tak więc my nie będziemy szli w tamtą stronę. Tam po prostu też widać te wielkie domy z wielkimi, wielkimi plasami dookoła nich. Więc tam nie będziemy już szli, idziemy w stronę ścisłego centrum. Co jest też bardzo fajne, zobaczcie, tutaj nawet są lody dla psów. Można loda sobie dla psów kupić. Ciekawe, z czego są robione, ale ciekawa rzecz. Tak więc widzicie, oni nawet próbują ludzi zwabić po prostu, bo no, Anglicy to straszni psiarze i często nie mają psa z kim zostawić, więc jeżeli mogą sobie całą rodziną jeszcze z psem wyjść z takiego pubu, to właśnie wybiorą taki pub, który jest po prostu przyjazny dla psów. Teraz widzę, że będziemy szli troszeczkę pod słońce. To nie będzie nam ułatwiało filmowania, ale mam nadzieję, że damy radę złapać jakoś uroki pięknej wsi. I tutaj zbliżamy się już do skrzyżowania, z którego wyszliśmy tam i poszliśmy w tą stronę. Teraz pójdziemy w tamtą stronę, czyli takie małe centrum tej wsi. I właśnie zaczął dzwonić dzwon jakiś czas temu na grupie facebookowej tej wsi. Była rozmowa, że ktoś się pyta, czy komuś jeszcze przeszkadza dzwon, bo po prostu przeszkadza jak dzwoni. No i ludzie po prostu powiedzieli tej osobie, ładnie powiedzieli, żeby się po prostu wyniosła, jak jej nie podoba, i mieli rację. Naprawdę, no taki dzwon to jest klimat moim zdaniem. Nawet jeżeli ktoś nie jest wierzący, nie chodzi do kościoła, to myślę, że dźwięk takiego dzwona jest tylko przyjemnym dźwiękiem. Tutaj mamy front tego kościoła. Tutaj chciałem tylko pokazać, jak wygląda taki, przeważnie przed takimi kościołami jest właśnie cmentarz. I to też są takie klimatyczne, bardzo klimatyczne, moim zdaniem, miejsca. My jeszcze przejdziemy się troszeczkę dalej, ale tak chcę wam pokazać. Nie są to jakieś pokaźne nagrobki, jest po prostu płyta. Te płyty często są poprzechylane i wyglądają tak jak w horrorach. Ten cmentarz się ciągnie tam kawałek w tamtą stronę jeszcze. Zobaczcie, jakie to klimatyczne. Tutaj spokojnie można byłoby nagrać horror. Tutaj w ogóle jest jakiś kawałek taki odgryzony. Tam mamy też już troszeczkę nowsze nagrobki. Może się przejdziemy, pokażę wam różnicę między starymi a nowymi właśnie nagrobkami. W ogóle jest footpath, czyli takie przejście publiczne, czyli można sobie tutaj śmiało zawsze przejść. Zobaczcie, tutaj jakiś grobowiec, jak się nie mylę. Piękna ławeczka. Prawdopodobnie też z grobowcem w tle. I tutaj mamy już nowy cmentarz, nowe nagrobki, już takie bardziej błyszczące, ale też robione na ten sam styl. Tu jest, widzicie, trochę jednak mniej kasy wkładanej w te nagrobki. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie, schludnie. Wszystko bardzo podobne, nawet bym powiedział takie samo. Niektóre się różnią na grobki, ale ogólnie super. I tutaj już wychodzimy. Powiedzcie, co sądzicie o takich cmentarzach. Czy podobają wam się bardziej, czy mniej niż te polskie? Ja mam swoje zdanie, ale póki co zachowam je dla siebie. Kiedyś zrobimy też odcinek o takich cmentarzach bardziej rozległych, dedykowanych tylko cmentarzom. Pokażemy ich kilka. Wtedy wypowiem swoje zdanie. Ewentualnie odpowiem wam też w komentarzach. W sumie powiem wam teraz, podoba mi się ta skromność. Powiem wam, że nie podoba mi się tak w Polsce, jak to wygląda. Te nagrobki naprawdę są piękne, nie mówię, że nie, ale no w Polsce to wygląda tak, że przesadnie. Te płyty na nagrobkach często kosztują
tyle co bardzo dobry samochód i czy jest sens? Myślę, że taka tablica upamiętniająca jakąś osobę jest naprawdę, naprawdę wystarczająca. I zobaczcie, ten piękny kolejny domek, taki z murem pruskim. Tutaj raczej wszystko to stare budownictwo. Tutaj ta wieś jakby w tym miejscu się raczej nie zmieniła przez ostatnie lata. Tutaj mam osiedlowy sklepik, w którym często też mnie gdzieś widzieliście. Zawsze chociaż taki jeden sklepik w każdej wsi jest. Domek, z którego kiedyś pszczoły miałem wyciągać, ale nie dałem rady, one w tym ganku sobie żyją. Jeszcze wczoraj jechałem tam, jak to widziałem, że latały. Więc z pewnością dalej tam są. No, my dalej sobie podróżamy. Troszeczkę pod słońce i troszeczkę słabiej widać, ale i tak myślę, że dalej jesteście w stanie podziwiać to piękne. I zobaczcie, jaka tutaj jest różnorodność tych kwiatów, tego wszystkiego w ogrodach. Teraz jeszcze te liście się zwaliły i to wygląda jeszcze lepiej. Żałuję, że nie nagrałem odcinka w pełnym lecie po prostu, no ale nie było na to czasu, niestety. Niestety zajęty bardzo mocno byłem i jak niedziela przychodziła, to wolałem po prostu iść na pasiekę coś zrobić. Tak, teraz w tamtą stronę też mamy część takich właśnie nowych, ale starych zabudowań. Nie jakichś zabytkowych, ale takiego starszego, nowszego budownictwa. Tutaj widzicie, często widać domy na sprzedaż. Powiem wam, że gdybym miał taki dom na wsi z takim dużym terenem, to możliwe, żebym w ogóle z Anglii nie myślał się wyprowadzić, ale wiem, na co mnie stać i wiem, że będę po prostu musiał gdzieś zamieszkać, jeżeli coś kupię, to w mieście. Te piękne parterówki, też wszechobecne. Często właśnie w takich parterówkach mieszkają starsi ludzie. Dom bez schodów. Dla starszych ludzi to oczywiście duży plus. Zwróćcie uwagę, jaki piękny dom. Podobają mi się w ogóle białe domy. Cegły, może jakoś niespecjalnie, ale jak jest dom na biało pomalowany, kojarzy mi się z taką Hiszpanią, z jakimiś takimi ciepłymi krajami. Nie wiem, czy nie chciałbym właśnie mieć takiego domu w Polsce w takim kolorze. Tak jak mówiłem, domy w kolorach takiej, tutaj mamy takie kluby sportowe, zaraz wam też pokażę troszeczkę. Plac zabaw, kolejne domy. Właśnie kolorowe domy, no mówię, nie podoba mi się to, że ta Polska taka kolorowa, to jednak troszeczkę taki kicz moim zdaniem. Wiem, że nie wszyscy się z tym zgodzą, ale moim zdaniem nie. Jestem na nie. I tutaj na przykład ten budynek, który stoi w tym miejscu, to jest właśnie lekarz. Lekarz rodzinny i tutaj jeżeli jest jakiś problem, to po prostu wywieramy się do tej przychodni. Tutaj są takie korta tenisowe, jest plac zabaw. Teraz aktualnie nikogo nie ma, bo jest dość wcześnie rano. I tutaj mamy Rembry Medical Center. Nikogo nie widzę, no ale jest tak tylko pokazać. I widzicie, nawet na takiej małej wioseczce jest po prostu gdzie wyjść, gdzie się poruszać, gdzie pójść z dzieckiem. Place zabaw i siłownie na wolnym powietrzu naprawdę pojawiają się teraz w Polsce i to nawet na najmniejszych zadupiach, tak więc super. Nawet bym powiedział, że możliwe, że są już częściej spotykane niż tutaj w Wielkiej Brytanii. Ale co do tego pewności nie mam. I wracamy sobie tutaj do głównej drogi i wracamy na piękny chodniczek. Możecie nawet zwrócić uwagę, jak wygląda chodnik wylany asfaltem. Może to nie kostka. Te chodniki w Polsce też się teraz zmieniają i wygląda to naprawdę w niektórych miejscach dobrze. I tutaj znowu też takie nowsze budownictwo po prawej stronie. Tutaj mamy za tym żywopłotem dalej przychodnie, już pierwsze łyse drzewa. Ograniczenie prędkości. Tutaj mamy znak, który, bo tutaj mamy blisko szkołę, mówi ograniczenie o prędkości, kiedy świeci się takie pomarańczowe światło. No i wtedy trzeba zwolnić do 20 km na godzinę. Chodzi o to, że tutaj są zaparkowane samochody i rodzice zabierają po prostu dzieci ze szkoły. To po prostu, żeby ludzie zmniejszyli prędkość. Jest taki znak ze światłem, które miga w tych godzinach, kiedy kończą się lekcje. No i kto się dostosuje, to dobrze, kto nie, to mu dupę, nie? Tutaj po prawej stronie już takie większe domy, wielorodzinne. Już nic takiego specjalnego, troszeczkę takim miastem zajeżdża, ale to dosłownie kilka takich domków tutaj jest. Zobaczcie sobie. Tak to wygląda. Jak wyglądają jakieś takie reklamy, one są po prostu mniejsze, to są często bardzo małe tabliczki, często one w ogóle są jeszcze na ziemi zamontowane i nie kują tak w oczy, to nie są takie wielkie billboardy.
które psują wygląd. No i tutaj mamy po lewej szkołę. Szkołę, przedszkole, żłobek, wszystko. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Też bardzo klimatyczne budynki. Nie wiem, czy te budynki od zawsze były przedszkolem, ale to jakiś remoncik, ale teraz są. I tutaj właśnie chodzi do Wiktor. Wiktor chodzi do szkoły. Wygląda to fajnie. To jest kompleks kilku budynków. Bardzo ładnie. My idziemy już w tą stronę, chociaż wioska jeszcze się ciągnie trochę w tamtą stronę, ale tak naprawdę to nie ma tam nic już specjalnego. Kilka domów. Po lewej stronie, po prawej troszeczkę parterówek. I tak naprawdę nie ma tam nic szczególnego do moim zdaniem do pokazania. Więc my wybierzemy się już w tą stronę. Tutaj też jest jeszcze troszeczkę do pokazania kilka ciekawych rzeczy. Tak więc zostańcie ze mną. Na koniec jeszcze podsumuję troszeczkę ten odcinek. A wy, dlatego też nie chciałem o tym powiedzieć na początku, a wy po prostu powiecie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Nawet jeżeli nie byliście w Wielkiej Brytanii, to myślę, że po takim filmiku jesteście w stanie przyznać lub nie przyznać mi właśnie racji. Tutaj kolejna farma i tutaj jest właśnie taka farma, która jest już przyklejona bardziej do wioski. No i tutaj już może tam gdzieś coś ludziom w jakimś momencie nie pasować. Tym bardziej, że tutaj jest farma, a tutaj buduje się nowe osiedle, które za chwilę wam pokażę. Tutaj kolejny, piękna brama, zobaczcie jak to wygląda. Super. Zakaz parkowania. Tutaj jest nowe osiedle budowane. Jakiś czas temu tutaj szliśmy, były tylko dziury w ziemi. Od jakiegoś czasu już są budowane domy i tu będzie piękne osiedle. Nieduże, ale to jest dobudowane, widzicie z tyłu, jest dobudowane po prostu do nowego osiedla. Zobaczcie, jak tutaj wszystko jest zabezpieczone, barierki i te rusztowania. Moim zdaniem całkiem dobrze, ale Anglicy mają jobla właśnie na punkcie bezpieczeństwa, kontrolę, tutaj to wszystko. Zobaczcie, tutaj tych tabliczek, tego wszystkiego. Fundamenty, tak wyglądają fundamenty budynków. To nie jest chyba płyta fundamentowa, czy jest, nie wiem. Zbiorniki, tutaj się miesza beton, żeby nie wozić, wszystko się robi chyba na miejscu. Ciekawe. Ale mi przed chwilą telefon wypadł, aż mi ten kawałek z mikrofonu odpadł. Ale działa, wszystko działa, na szczęście ekran się też nie pobił. Więc na plus. O, tutaj widać też tą faremkę troszeczkę z tyłu i widać, jak blisko domostw jest ona. Tam też jest dom farmera, widać. I tutaj zaczynają się już domy. Tutaj piękny mostek, płynie fajna rzeczka. Ta rzeczka często zalewa, bo ona płynie tutaj przez kogoś ogródek. Często właśnie zalewa ogródek. Ale zobaczcie, no tutaj też jest ładnie. Jak jest troszeczkę mniejsza woda, to wygląda naprawdę niesamowicie. Tam mamy taki wodospadzik. Tutaj po lewej stronie będziemy mieli też coś ciekawego. A mianowicie będziemy mieli coś jak domki holenderskie. To są takie domki, w których często na starość idą mieszkać ludzie. Są one troszeczkę odrobinę tańsze niż takie zwykłe domy. Dalej są we wsi. I zaraz zobaczycie, jak to wygląda. To są takie całe osiedla budowane, takich domków. Budowane. One przyjeżdżają, z tego co pamiętam, chyba w dwóch częściach. To są takie troszeczkę gotowce, które są dość dużą rzadkością w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o gotowce, ale takie domki są spotykane dość często. To jest taki troszeczkę jak mój domek holenderski, z tym, że myślę, że co najmniej dwukrotnie większe. Są takie całe osiedla, są też całe osiedla domków holenderskich, które kiedyś wam pokażę. Ale póki co przejdziemy się i zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo, bardzo ładnie. Piękne domki. Piękne. Pięknie to wygląda. To są całe osiedla. To jest taka, myślę, że dwukrotność, jak nie więcej, takiego domku, jak ja mam. Zakaz wjazdu. Sztuczna trawa, to nieprawdziwa, żebyście nie myśleli, że ten trawnik jest tak ładny. To jest akurat sztuczna trawa. Nie wiem, czym jest ten domek tutaj.
ale coś takiego stoi sobie. Taki bardzo mały domek i on, nie wiem, na pewno nikt tam nie mieszka, ale jest. I tutaj mamy kolejny plus i też coś, co w Polsce wyginęło i było wcześniej w moim mieście. Teraz pociągi chyba znowu zaczęły jeździć tam w moim mieście w Polsce, ale o, właśnie na ten domek. Piękne, piękne, piękne. Stacja kolejowa. Mała wieś i często właśnie te małe wsie są po prostu wzdłuż torów kolejowych. No to jest naprawdę dużym, ale to bardzo dużym plusem, bo jeżeli nawet nie macie, widzicie, tutaj stacja. Nawet jeżeli nie macie kompletnie dojazdu, żadnego tego środka lokomocji, to możecie spokojnie sobie tutaj z tej stacji dojechać, tak naprawdę pewnie wszędzie. Nazwa naszej miejscowości. Przystanek dla niepalących, tam kolejny przystanek. Są jakby dwie linie. Ja tutaj nawet nie byłem, powiem wam, że jestem pierwszy raz. Tak więc zobaczę to wszystko z wami. Rozumiem, że tej linii nie można przekroczyć. No, ale wygląda to fajnie. I te tory się ciągną wzdłuż i tam wszystkie te wioski. Później jest Nantwich, to wszystko jest ze sobą połączone. Jeżeli teraz ktoś mieszka w tej małej wsi, w której pewnie jest troszeczkę ciężej o pracę, ale o tym też za chwilę powiem, bo tutaj już mamy taką strefę przemysłową. Więc za tymi murami to się tam ciągnie kilka takich większych firm i tutaj też rzeczywiście można znaleźć pracę. W takich małych wioskach też naprawdę, nie tak jak w Polsce to jest rzadkość. Tutaj bardzo dużo jest firm sporych w takich miejscowościach i można tę pracę bez problemu znaleźć, ale na przykład jeżeli mieszkacie sobie w tej wsi, spokojnie dojdziecie sobie z każdego końca tej wsi lub dojedziecie rowerkiem właśnie na stację kolejową i możecie sobie jechać do Crewe, do Nantwich, a dotrzeć tam pewnie w kilkanaście minut lub kilkadziesiąt, więc bardzo fajnie. Teraz akurat żaden pociąg nie jedzie, szkoda, byśmy zobaczyli, ale fajnie, też tak klimatycznie, można sobie tutaj usiąść. Z tyłu piękny dom, blisko stacji ustawione, ale myślę, że nie powinni nic mieć przeciwko. Tutaj pewnie stara stacja kolejowa, do której wcześniej się wchodziło, może i kupowało bilety. Dzisiaj to już wszystko jest automatyzowane i nie trzeba tych biletów kupować. Można je po prostu tam na aplikacjach i tak dalej kupować w telefonie. Jest to już o wiele łatwiejsze, więc mogli takie punkty zamknąć, co pewnie obniżyło też koszty. Chociaż koszty tutaj transportu są bardzo drogie. I tutaj widzicie, mamy pierwszą, większą firmę. Tutaj tych firm, taka strefa ala ekonomiczna. Są takie uliczki i są właśnie wjazdy do takich większych firm. Tutaj mamy mechanika, możemy sobie zrobić przegląd. Tam mamy w ogóle mycie samochodów, taki ala detailing, w ogóle detailing. Tam też są kolejne firmy większe. Tak, tutaj mówiłem, mechanik, tam jest też kolejny mechanik, tak więc tych mechaników jest więcej. Tutaj są właśnie takie budowane budynki dla właśnie dla jakichś różnych firm i później możesz sobie, one są wszystkie na jedno kopyto, później możesz sobie po prostu, jeżeli chcesz i jakiś budynek jest wolny, możesz sobie wynająć i prowadzić tam swój własny biznes. Więc fajnie i to oczywiście podnosi wartość tych domów, atrakcyjność tego miejsca. I to nie jest też tak, że jesteśmy na jakiejś wiosce, która jest lepsza niż wszystkie inne. Tak wygląda taka przeciętna wieś Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Coś pięknego. I my teraz, idąc w tą stronę, odrywamy się już od tej głównej części wsi i tutaj znowu wkraczamy w te miejsca, gdzie już będą takie pojedyncze domki, które ja to oczywiście też wam pokażę, bo to jest swego rodzaju ciekawostka. O, zobaczcie, jaki piękny widok. Tutaj mamy owieczki. Owieczki też w Wielkiej Brytanii są wszechobecne. Coś, co w Polsce też już jest raczej niespotykane, chyba tylko jak do Baty pojedziemy w góry. Możemy wtedy sobie pójść, zrobić zdjęcie z owieczką po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Ile tego jest? A ja za darmo sobie tutaj zrobię. Zakopany bym musiał płacić. Tutaj pastuch. Widzicie, płot. Jakiś kolejny wjazd na posesję. A dom jest w dosyć dużej oddali, więc ja go widzę tak przez żłopot, wy go raczej słabo widzicie. To jest w ogóle swoją drogą droga, którą kiedyś wam nagrywałem, żeby pokazać wam, że angielskie drogi też wyglądają źle. Została zrobiona.
Była robiona kilka miesięcy, no ale w końcu zrobili ładnie, studzienki, wszystko jeszcze równe, więc fajnie. Tu jeszcze też brakuje takiej jednej rzeczy, która jest w każdej wsi. Często właśnie takie domki, gdzieś tam ludzie mają kury i wystawiają przed domy, na przykład właśnie jajka na sprzedaż. Jajka na sprzedaż, można sobie podjechać, samo się obsłużyć, bo wrzucacie tylko pieniążki, tyle ile tam się należy, bierzecie sobie jajka i odjeżdżacie. No i tutaj nam tego brakuje, przez to, że mieliśmy jakiś czas temu problem gdzieś tutaj z ptasią grypą i był jakby zakaz wypuszczania kur i sprzedawania takich jajek. No, dziwne, tutaj jest piękny też domek. Zobaczcie, ten laurowiec, jak to się chyba nazywa, jest naprawdę na większości żywopłotów. No, może nie większości, ale bardzo, akurat w naszej wsi bardzo dużo tutaj jest taki jeszcze niepodcięty, ale wyglądają one bardzo ładnie i to są takie, oni to nazywają evergreen żywopłoty. Właśnie tutaj mamy po prawej taki żywopłot, z którego liście opadły, ale oni właśnie przy domach często hodują żywopłoty, które są zielone cały rok. I wiem, że używany do tego jest ten laurowiec i jest używany jeszcze taki dziwna taka roślina, która jest kująca. Może zaraz mi się uda gdzieś znaleźć ją, bo ona jest tak naprawdę wszechobecna gdzieś tutaj na żywopłotach. I takie żywopłoty, które oddzielają pola od pola w Wielkiej Brytanii, one często nie są z jednego jakby rodzaju krzewów. Po prostu to jest zlepek różnych krzewów. I myślę, że za chwilę będziemy gdzieś w stanie znaleźć tą roślinę, o której chcę Wam powiedzieć. Wy możecie mi w komentarzach napisać, jak to się nazywa. Ja już kiedyś sprawdzałem, ale nie pamiętam. Chyba owocniki tego krzewu są po prostu takie czerwone. Ja już zapomniałem, jak to się nazywa, ale... Tutaj mamy kolejną jakąś faremkę, bardzo taki długi wjazd i domek tam w oddali. I tak jak mówiłem, już wychodzi się na zewnątrz wsi, to widać, tylko tam jest kolejna farma. Widać już te domki coraz rzadziej. Co jakiś czas domek, co jakiś czas farma. I tak wszystko sobie tętni życiem, powoli. Tutaj kolejny taki odczepiony od reszty wsi piękny dom. I takie miejsce właśnie byłoby miejscem, moim miejscem na ziemi, nawet w deszczowej Anglii. Dlatego dla niektórych, którzy piszą, że ta Anglia jest taka smutna, ponura i tak dalej, no to jest, ale właśnie przeważnie w miastach. W miastach, wiecie, pogoń, multikulti, śmieci, syf, brud. Nie wszędzie, nie? Ale tak to często w miastach wygląda. A na wsiach jest naprawdę bardzo ładnie. Są one często bardzo ładnie zadbane. Wszystko wygląda, wszystko jest zrobione na jeden styl. Nie odbiega od innych budynków. No, nie ma się czego po prostu przyczepić. Dla jednego nie podoba się styl domów budowanych z cegieł. Dla niektórych się podoba, ale no, ogólnie trzeba przyznać, że jest schludnie. Na polskiej wsi jest to jednak troszeczkę inaczej. Mamy tą taką skrajną, to niemalże biedę. Skrajną taką biedę, takie skrajnie biedne po prostu jakieś zagrody, a obok wybudowane piękne nowe domy. No i to taki jest jeszcze to potrwa pewnie przez parę ładnych lat. O ile dobrze pójdzie, to wszystko się wyrówna w którymś momencie i Polska też będzie już tak wyglądała na po prostu ładniejszym gdzieś tam poziomie te wsi będą wyglądały. Ale no póki co trzeba jeszcze poczekać. Po prostu niektórzy ludzie na wsiach w Polsce mieszkają, mają te domy gdzieś tam po swoich rodzicach i tak dalej i nie mają kasy, żeby to remontować, budować, polepszać. No i te domy tak wyglądają, jak wyglądają. Ale też oczywiście już coraz częściej w tych wsiach się przebijają i ludzie te domy remontują, one wyglądają coraz lepiej. Są budowane nowe domy, których jest naprawdę bardzo dużo. Już kiedyś o tym mówiłem, ale na wsi, w której mieszkam w Polsce, Ryżeń, tam przez 10 lat nikt praktycznie nie wybudował domu, a przez ostatnie 6-7 lat tych domów powstało pewnie kilkanaście i powstają cały czas nowe. Tak więc to ruszyło w którymś momencie. Mimo tego, że COVID, mimo tego, że wojna, to jednak ci ludzie dalej budują te domy i gdzieś one się pojawiają. I te domy wyglądają po prostu pięknie, świetnie. Swoją drogą już, że są malowane na żółte, niebieskie i zielone kolory. Co mi się nie podoba, ale gdzieś ta polska wieś ładnieje. No i co ja chciałem o tych polskich wsiach i angielskich wsiach, o polskich miastach i angielskich miastach powiedzieć?
tak podsumowując, moim zdaniem polska wieś kontra angielska wieś tutaj jest zdecydowana przewaga, jeśli chodzi o wygląd, o dostępność wszystkiego, funkcjonalność tych wsi jest zdecydowanie po stronie Anglii. Te wioski wyglądają o wiele lepiej, jest o wiele lepiej rozwinięta infrastruktura. No po prostu hula to jak trzeba. Wyglądają te wioski na bardzo takie dofinansowane, ale przede wszystkim też dlatego, że tam wyprowadzają się bogaci ludzie, żeby właśnie uniknąć tego miasta. Z drugiej strony, moim zdaniem oczywiście też to podkreślam, jeżeli już porównujemy polskie miasto do angielskiego miasta, to tutaj na tą chwilę powiedziałbym, że wygrywają w większości polskie miasta. I tutaj oczywiście ja tak wszystko uśredniam, bo znajdziemy oczywiście brzydkie miasto w Polsce i jakieś ładniejsze w Anglii. I wtedy ktoś powie, że no jak, no u mnie jest tak, a ja mieszkam w takim angielskim mieście i ono jest bardzo ładne, a tu zobacz na to angielskie, na te polskie miasto, jak ono wygląda. No i ja tak, zdecydowanie się z tym zgadzam, ale tutaj jakbyśmy to robili wybiórczo. Ale jeżeli tak uśredniając, to polskie miasta przez ostatnie lata są po prostu coraz ładniejsze i polskie miasta zdecydowanie moim zdaniem wygrywają z tymi miastami angielskimi. Oczywiście też infrastruktura dalej myślę, że jest lepiej jeszcze rozwinięta w Wielkiej Brytanii w tych miastach, ale już sam wygląd jest na korzyść Polski. No, we wsiach myślę, że po dzisiejszym odcinku nie macie wątpliwości, chociaż wiem, że są takie miejscowości, które są bardzo piękne, małe wioski, seczki, które są naprawdę piękne w Polsce, mają swój klimat, ale mi tutaj chodzi o tą spójność, o to jak to wszystko wygląda, to tutaj myślę, że nie ma wątpliwości i zdecydowanie angielska wieś jest dużo, dużo ładniejsza niż taka średnia polska wieś. Tutaj na tych polskich wsiach naprawdę można znaleźć taki swój kawałek, swoje miejsce na ziemi, bo no teraz mówi się tyle o tej emigracji, o tym wszystkim, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, o tych zamieszkach i tak dalej, o tym syfie wszędzie panującym. Na wsiach naprawdę tego się nie odczuwa. Jeżeli nie włączycie wiadomości, to kompletnie nic o tym nie wiecie, bo w tych wsiach nic, kompletnie, ale to nic się nie zmienia. Wszystko wygląda tak samo. Tutaj jest cały czas spokój, cały czas jest ładnie i nie ma się czego przyczepić. I tutaj dochodzimy do Moska. Tutaj to już jest praktycznie moje miejsce pracy. Tutaj jest farma, na której pracuję. Jedna z nich. Jakby są dwie. Tory kolejowe. Tam byliśmy wcześniej, gdzieś tam, na tej stacji. Tutaj sobie dochodzimy już zaraz do domu. Tam jest ten biały to. To jest właśnie nasz domek. Tutaj po lewej stronie mamy też takie zabudowania. Ja już kiedyś Wam o tym mówiłem na odcinkach, ale dla nowych subskrybentów powiem jeszcze raz. Tutaj w jednym z tych domów mieszka mój szef. A ten kompleks budynków, który tutaj widzimy na lewo, o tutaj też widzimy, że wobec laurowca, ten kompleks budynków, który widzimy na lewo, to były obory. To były obory, które miał mój szef, miał w nich krowy. No i w którymś momencie zrezygnował z krów, był trochę za mały. Tutaj też ci mniejsi oczywiście upadli, ale jakby ten upadek tych miejsc był mniejszy. Po prostu przerobił te obory na domy. No i tak to wygląda. Posprzedawał i mógł za to wybudować kurniki. Pan ma jabłka, spadły z drzewa i są za darmo wystawione na takim stoliku. Coś, o czym mówiłem wcześniej. Właśnie niektórzy sprzedają jajka, a niektórzy wystawiają, na przykład jak mają za dużo jabłek, wystawiają je całkowicie za darmo. Właściwie to troszeczkę żałuję, mogłem się poczęstować jabłkiem. Może później tak zrobimy. Mamy z Arletą zamiar wyjechać gdzieś na miasto i myślałem zrobić coś takiego, że ja panu życzę słoiczek miodu, a wezmę sobie reklamówkę jabłek właśnie dla papug. No i dla nas oczywiście. Tak więc myślę, że to byłby taki miły deal. Tak, nawet na pewno tak zrobię. Zaraz Arlecie powiem, żeby przykleiła naklejkę na słoiczek miodu i tak zrobimy. No i tutaj już dochodzimy do końca naszej podróży. Jeszcze chwileczkę pogadamy, ale ogólnie to tutaj już w prawo, gdzie widać tą tabliczkę z tyłu, podali to, ale skręcamy już na naszą faremkę. No i teraz oczywiście, jako że my mieszkamy na
kompletnym zadupiu, to dalej mamy całkiem spoko, bo jesteśmy oddaleni jednak od tego, od tych brudnych angielskich depresyjnych miast. Możemy korzystać z tej infrastruktury na tej wsi. Jesteśmy tak naprawdę do niej w jakiś tam sposób przywiązani i możemy korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, co jest naprawdę dużym plusem. Mamy bardzo blisko przedszkole, mamy bardzo blisko lekarza rodzinnego, mamy jakiś sklepik, który jest drogi, bo jest drogi, ale od biedy zawsze można podjechać. Mamy pub, można sobie gdzieś z rodzinką wyjść na jakiś obiad. Dawno nie byliśmy, ale chodzi, wybieraliśmy się kiedyś wcześniej, teraz troszeczkę rzadziej. Dzieciakami coraz gorzej znosi się takie siedzenie w pubach. Tak więc możemy z tych dobrodziejstw po prostu korzystać. Też ta społeczność na takich wsiach jest całkiem inna niż w miastach. To są ludzie, którzy są tacy bardziej serdeczni, którzy gdzieś tam do was zagadają w sklepie, to już później pytają się, gdzie mieszkacie, jak powiecie, że gdzieś tutaj na wiosce, później za każdym razem, kiedy ich widzicie, oni się do was odezwą i po prostu się tworzy taka więź z tymi tutaj ludźmi. No i nie czujecie się naprawdę, jakbyście byli jakimiś emigrantami. Ja tutaj się nie spotkałem z czymś takim jak to, że Anglicy jakoś cię gorzej traktują. I ja się domyślam, że faktycznie ci Anglicy mogą sobie o nas myśleć różne rzeczy, ale myślę, że polski emigrant nie jest dla nich w tym momencie akurat w historii tego kraju problemem. Może był problemem w 2005 roku, trochę później, ale teraz w tej chwili to jesteśmy ich najmniejszym problemem, a właściwie to nie jesteśmy problemem w ogóle. Przełączę się już na przednią kamerkę. Pokazałem wam, nie chciałem właśnie pokazywać za bardzo swojego ryła, bo chciałem wam pokazać, żebyście wczuli się troszeczkę w ten klimat tego, co tutaj nas otacza. Żeby nawet ci, którzy nie byli w Wielkiej Brytanii, mogli zobaczyć, jak to wygląda od tej strony. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie mi znać, co myślicie o tym, o polskiej, angielskiej wsi i tak dalej. Dajcie mi znać, jaki chcielibyście jeszcze zobaczyć odcinek na moim kanale. Może jest coś, co was interesuje. Ja bardzo chętnie nagram o tym odcinek, jeżeli oczywiście będę miał taką możliwość. Jeżeli mnie pytacie o jakieś odcinki, ja bardzo je chętnie dla was realizuję i staram się po prostu, żebyście mogli zobaczyć tą Anglię z różnej strony. Nie tylko z tej złej, ale też z tej dobrej, ładnej, pięknej. Też mi chodzą gdzieś po głowie filmy z takich wycieczek, ale ja wiem, jak oglądają się filmy z wycieczek. Słabo się oglądają. I na pewno nagram, tylko my też na takie wycieczki rzadko jeździmy. Na pewno nagram i staram się to jakoś przedstawić w jakiś może inny, oryginalniejszy sposób, żebyście wy chcieli to oglądać. Bo ja często obserwuję jakieś kanały i jak ktoś dodaje taką wycieczkę, gdzieś tam wyjazd, jakieś tam miejsce, to one niespecjalnie są dobrze oglądane. Ale dla mnie byłyby świetne właśnie jako pamiątka, więc będę starał się gdzieś je tam nagrywać. Póki co czekamy, aż nam troszeczkę oliwka urośnie i będziemy mogli znowu gdzieś wybywać. Na chwilę jest to dość trudne, bo jest ona taka jeszcze wymagająca, jeszcze jest malutka, więc potrzebuję więcej. A już dochodzę do domku. Tutaj jest moje królestwo. Królestwo. Też się dobrze mieszka, uwierzcie mi. Jest cisza, spokój, dziurawa droga, ale naprawdę jest super. Pytaliście o zapach kurników. W tej chwili kompletnie nic nie czuję. Może się tak zdarzyć, że nie ma wiatru albo jest wiatr w przeciwnym kierunku, wtedy coś poczujecie, ale też nie jest to jakieś uciążliwe. My też na pewno się do tego przyzwyczailiśmy, do tych zapachów, więc możemy nawet i nie czuć, jeżeli lekko je czuć, to musiałby ktoś powiedzieć, ktoś, kto tutaj przyjeżdża pierwszy raz. Wtedy zdecydowanie łatwiej jest to wyczuć. Dobra, ja wracam do domu. Domu, wielkie słowa. Wracam. Prysznic. No i lecimy gdzieś na miasto. Pewnie z tego miasta zobaczycie kolejny odcinek. Z wami się już żegnam. Subskrybujcie kanał. Koniecznie zostawcie komentarz. Powiedzcie wam, czy wam się podobało, czy nie. Co chcecie zobaczyć w przyszłości. Z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Do kolejnego odcinka. Cześć.